Sztolnia uranowa w Budnikach. Pora wracać. Nietoperze już się pojawiły na sztolniach, dlatego trzeba zachować ostrożność, żeby ich nie wybudzić lub nie strącić. Główny ciąg sztolni, a my idziemy tam, do wyjścia. Jeszcze żabka ucieka. Jestem ciekaw, jak by tu się pływało pontonem. Kurde, no. Belka. Thank you.
Oczywiście im bliżej wyjścia, tym więcej wody. Na chwilę obecną jest ponad kolana. Woda prawdopodobnie gdzieś ma około 8 stopni ciepła. Także dobra krioterapia na obolałe kolana, biodra. Zaczyna się głębiej robić. Tu mniej woda dochodzi już do 4 liter. Jeszcze belki na spągu. Trzeba uważać, bo o, tu nawet drabina leży. Teraz jak woda zruszył, ale tu nawet drabina się znajduje na spągu. Prawdopodobnie jak dobrze widzę. Właśnie. I trzeba uważać pod nogi, bo zalegające belki na dnie są śliskie i się kulają. Można niezłą glebę zaliczyć. Robi się coraz głębiej. Woda już do pasa. Jest fajnie. Polecam. Już widać wyjście. Tu zaraz będzie najgłębiej. Tu jeszcze infiltracja wody. Na wyczucie, by nie potknąć się o belki zalegające na spodzie. W tym miejscu woda już jest. Tak. Tu jeszcze chyba grzyby, fluorescencyjne, koloru srebrnego.
Stamtąd idziemy. Już jest ciemno, a my jesteśmy w górach. Trzeba się przebierać i wracać do Karpacza. Blisko tu jest dla mnie. Także pozdrowienia sprzed wlotu do sztolni uranowej w Budnikach.